Panie burmistrzu mamy dzisiaj podwójną uroczystość. Pierwsze to 10 lat lokalnej grupy działania i może od tego zacznijmy. Wyjątkowy jubileusz. Jest Pan od początku jak gdyby związany z tą lokalną grupą działania na dobre i złe. Z perspektywy tych 10 lat jakie Pan ma swoje spostrzeżenia i wnioski? Spostrzeżenia są pozytywne, warto było, choć muszę przyznać, że początkowo było naprawdę trudno. Dzisiaj mamy dziewięć gmin w lokalnej grupie działania, nie ma między nami jakiejś awersji. Umiejętnie te pieniądze, które są, one niby są spore, ale zawsze są za małe, przydałoby się więcej. Umiejętnie, bez jakichś niechęci potrafimy to sensownie podzielić, no i dzięki temu i nasi mieszkańcy, Kilkoro tutaj jest beneficjentami tych środków unijnych poprzez lokalną grupę działania, ale także gmina. Pozwolę sobie od razu powiedzieć, że dostajemy dofinansowanie na pięć siłowni powietrz na powietrzu. Następnie place zabaw dwa, to jest w Parku Miejskim w Łasku oraz przy Szkole Podstawowej w a także dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach. Ja gratuluję, bo wydaje mi się, że gmina Łask chyba nawet na pudle się znalazła bardzo wysoko, patrząc na kwotę, jaką dzisiaj Państwo otrzymaliście, czy to jako gmina, czy przedsiębiorcy z terenu gminy. Znaczy i jedno i drugie, bo było chyba czworo... Czworo czy pięcioro przedsiębiorców, nawet z naszej gminy my bezpośrednio tego nie prowadziliśmy, ale jak tutaj kojarzę, jak Państwo podchodzili, bo były chyba trzy na rozpoczęcie działalności, wnioski pozytywnie rozpatrzone i oprócz tego dwoje państwa na prowadzenie już czy rozwój prowadzonej działalności. Natomiast no, także tutaj aktywni byliśmy i wszystkie te pieniądze, które były dla łasku, dla gminy Łask przeznaczone, no, staraliśmy się wykorzystać. To są konkretne inwestycje w ludzi, w zdrowie, w sprawność fizyczną, tylko się cieszyć, że będzie tyle praców zabaw w łasku, bo tego rzeczywiście brakuje. Bardzo proszę mi powiedzieć, co ciekawego słychać w Gminie łask, czy udało się Państwu poradzić z częścią przetargów, czy się rozstrzygnęły, bo ja niedawno temu miałem przyjemność realizować materiał w ramach modernizacji. Oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. To jedna bardzo potężna inwestycja, ale wiem, że w tym roku również w tej chwili realizujecie i macie w planach dużo więcej inwestycji. Zacznę może od dużego sukcesu i jeszcze większego kłopotu. Mianowicie dostajemy ponad 1 400 000 pieniędzy, na no to mamy już potwierdzenie, od taki certyfikat od pani minister Rafalskiej. Na budowę żłobka. Jest to obiekt niewątpliwie w łasku potrzebny, tylko problem polega na tym, i dlatego to od razu mówię, żeby Państwo wszyscy mieli świadomość, że jeżeli coś nie wypali, to nie z naszej winy. Do tej pory nie mamy podpisanej jeszcze umowy, czekamy jak na zmiłowanie na tą umowę, żebyśmy wiedzieli, jakie tam są warunki. Terminy, bo termin wstępny jest 31 sierpnia. My w tej chwili nie możemy nawet zlecić projektu technicznego, dlatego że nie ma jeszcze umowy. Nie, ma, nie jest to wprowadzone do budżetu w tej sytuacji. Natomiast termin, jak powiedziałem, jest krótki. To nie byłoby zagrożenia dwa lata temu, natomiast dzisiaj wiemy, że nie tylko ceny bardzo rosną, ale brakuje wszelkiego rodzaju firm budowlanych i w zakresie drugi, i w zakresie budownictwa ogólnego, także naprawdę będziemy się sprężać i wszystko robić, żeby tę szansę wykorzystać, liczę też na to i mamy potwierdzenie z Urzędu Wojewódzkiego, że jeżeli będzie, nie będzie możliwe zachowanie tego terminu 31 sierpnia, że jakąś dam ten termin przedłużą, jeżeli rzeczywiście będzie to nie z naszej winy. Ale mówię, jest to temat trudny, ale zawsze wyznaję zasadę, że jeżeli ktoś daje, trzeba się postarać trzeba uczynić wszystko, żeby te środki wykorzystać. Ale jak Co jest to... dobra wola ze strony urzędu wojewódzkiego, to jest szansa, że ten projekt mimo wszystko zostanie zrealizowany. Myślę, Ku mieszkańcy mieszkańców. Też. Tak, 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 tak na to liczę podczas uroczystości w Warszawie, gdzie wspomniany certyfikat wręczano pani minister Rafalska bardzo podkreślała, że państwu zależy na rozwijaniu opieki nad tymi najmłodszymi dziećmi, czyli to są rok 1 znaczy dzieci wieku 1 rok 3 lata. I te programy będą rozwijane. No, nawet wspomniała, że w tym roku się poprawię, bo nie będzie to nabór wniosków gdzieś tam przyłom listopada, grudnia, ale już w okresie wakacji, żeby właśnie było więcej czasu na przygotowanie i zrealizowanie tej inwestycji. Pan redaktor pytał, jak pamiętam, także o przetargi, o to, co udało się zrobić. No, przede wszystkim ogłosiliśmy nasz największy przetarg na zakup 14 autobusów w ramach tego projektu transportowego gdzie mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego środkami unijnymi było wiele wątpliwości ze strony potencjalnych sprzedawców w związku z czym zadano szereg kilkadziesiąt pytań na te wszystkie pytania oczywiście udzieliliśmy odpowiedzi no i w związku z tym musieliśmy przedłużyć termin rozstrzygania przetargu bo takie są procedury, niemniej jednak w ciągu najbliższych tygodni ten przetarg powinien być rozstrzygnięty, jeżeli oczywiście będą oferty, bo to, że ktoś pyta, to znaczy, że jest zainteresowany, ale to jeszcze nie znaczy, że złożył już ofertę swoją. Kolejne zadanie, na które ale Ja zapytam jeszcze o te autobusy, bo no, myślę, że to mieszkańców Łasku i gmin bardzo interesuje, kiedy ewentualnie planujecie zrealizowanie tego projektu i kiedy chcielibyście, żeby pierwsze autobusy pojawiły się już na ulicach miasta. Na pewno w tym roku. Mówię bardzo ogólnie, bo to zależy od wielu czynników, od wielu okoliczności, jakie terminy wykonawca da. Na pewno one do końca roku powinny się pojawić, a nawet nieco wcześniej niż na koniec roku, dlatego że my musimy to do końca roku rozliczyć, więc też nie wiem, myślę, że sukcesywnie te autobusy będą dostarczane, dlatego że dzisiaj nie ma tak, że autobusy czekają. Okazuje się, że na rynku brakuje tego typu nowoczesnych autobusów i niestety trzeba często czekać na ich wyprodukowanie. Cały projekt to jest na lata do roku 2020, bo tam jest i szereg zatok i przebudowa, i budowa ścieżki rowerowej na ulicy Lutomierskiej, budowa iluś tam kilkudziesięciu, znaczy, przepraszam. Budowa ponad 20 przystanków autobusowych, także to nie tylko zakup autobusów, a modernizacja otoczenia wokół obiektu ZKM-u. Także w ramach tego projektu jest sporo zadań, które oczywiście systematycznie będziemy starali się realizować. No, oczywiście, jak zawsze staramy się. Przyspieszyć realizację tych zadań w stosunku do umowy, bo to jak się robi szybciej, na ogół wychodzi taniej także. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili i na jakim etapie jest czy zgodnie z harmonogramem posuwają się prace modernizacji i budowy kanalizacji na terenie gminy? To znaczy, w tej chwili tak, rozstrzygnęliśmy, to gmina rozstrzygała przetarg na Budowę kanalizacji we Wronowicach. Jest to projekt wartości powyżej pół miliona. Na początku lutego podpisany został przez zarząd MPWiK-u, podpisana umowa na kanalizowanie kolumny, tam w ramach tego projektu ma być wybudowane 4 km ponad 700 metrów rurociągu grawitacyjnego, około 1,5 km rurociągu tłocznego, bo będzie przepompownia oraz około 1,5 km łącznie przyłączy. Skorzystają z tego, o ile pamiętam, chyba 33 gospodarstwa domowe, czyli tyle obiektów zostanie podłączonych po wybudowaniu tej kanalizacji. To jest, będzie kanalizowana południowa część kolumny, czyli jadąc do łodzi po prawej ręce, szosy ta, ta część kolumny. To może dopytam jeszcze o termin, czy nie jest zagrożony i zgodnie z planem ta część. Kanalizacji będzie oddana do użytku. No, termin to zagrożony oczywiście nie może być, bo dopiero jest rozpoczęta, będzie rozpoczęta, podpisana jest umowa i jestem przekonany, że najpóźniej, najpóźniej, będzie najprawdopodobniej wcześniej, ale z pierwszym dniem wiosny, wiosny ruszy budowa tej kanalizacji. Termin jest roczny, czyli gdzieś tam chyba 7 lutego roku przyszłego, ale jestem przekonany, że firma na pewno przyspieszy i będzie chciała gdzieś tam do końca listopada są te prace wszystkie wykonać. Tych przedsięwzięć inwestycyjnych i pracy w tej chwili, które trwają jest bardzo dużo, ale myślę, że mieszkańcy też chcieliby jeszcze wiedzieć, co w tej części chodników, infrastruktury drogowej, bezpośrednio gdzieś tam przy ich posesjach, czy to na początku wiosny, czy w najbliższym czasie już się może zadziać? Znaczy, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my mamy styczeń, ogłaszamy wszystkie przetargi. Przygotowanie dokumentacji przetargowej to naprawdę w wielu wypadkach, a zwłaszcza tutaj jak mówiliśmy o autobusach, to jest rzecz niezwykle skomplikowana i pracownicy systematycznie przygotowują materiały. Te przetargi są ogłaszane. No, nie wspomniałem, bo w zasadzie akurat ta sprawa mieszkańców powiedziałbym w przekonaniu mieszkańców mało dotyczy, ale to jest niezwykle ważne dla całej gminy. Mianowicie mamy także ogłoszony przetarg na budowę trzech podczyszczalni wód deszczowych, bo wody deszczowe nie mogą tak sobie po prostu wpływać prosto do rzeki Rowem, tylko one muszą być podczyszczane i systematycznie dwa lata temu żeśmy część wymienili tych urządzeń podczyszczających. Chcieliśmy w ubiegłym roku był przetarg ogłoszony, nie wtedy, nikt się wtedy nie zgłosił. W związku z czym w pierwszej kolejności został także w tym roku ten przetarg ogłoszony, natomiast sukcesywnie te przetargi będą ogłaszane. U mnie na biurku leży informacja z Wydziału Rozwoju, w jakim okresie poszczególne przetargi będą ogłaszane, bo oczywiście wszyscy by chcieli, żeby w pierwszej kolejności, no ale tak, tak się, nie się nie da. Jest. Tak się nie da, trzeba pracować cały rok. Muszą te obowiązki i zadania być rozłożone, żeby ta praca systematycznie była dokonywana. W związku z czym staramy się te najdroższe przetargi w pierwszej kolejności ogłaszać, bo gdyby coś nie wyszło, przed chwilą powiedziałem o tych problemach, jakie są z wykonawstwem, media bardzo mocno ten. Problem też nagłaśniają. Ostatnio jedna z gazet podawała szczegóły, jak trudne jest w tej chwili pozyskać wykonawcę do jakichkolwiek inwestycji. No, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Warto, panie redaktorze, zaznaczyć, że koszty inwestycji wykonywanej w kolumnie polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, nie tylko na budowie, zaraz o tym powiem, to jest 7 milionów 700 tysięcy. To zadanie prowadzi MPWIK. Natomiast w ramach tego zadania zostanie zlikwidowana stara nieefektywna oczyszczalnia ścieków, także wszystkie ścieki popłyną na główną oczyszczalnię własku. No oczywiście przepompownie będą budowane, bo skoro rurociąg tłoczny to siłą rzeczy ten rurociąg wiadomo tłoczy z przepompowni. Yy, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie 3 yy, dni temu podpisaliśmy umowę z Panem Marszałkiem na budowę targowiska w Kolumnie. Otrzymujemy tam ponad pół miliona, tyle samo musimy dołożyć i tu warto podkreślić, że tak nam się to ładnie spina, ponieważ ten plac targowy będzie zupełnie już inaczej wyglądał, bo podłączenie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, nowe stoły, wyłożenie kostką i nawet zadaszenie tego obiektu, także budowa toalety ogólnodostępnej. I od tego targowiska odchodzi ulica Kopernika, którą w tym roku także planujemy budować, bo jest to nawierzchnia gruntowa. Mamy zresztą zarezerwowane w budżecie pieniądze na to zadanie, czyli będzie można nową ulicą bezpiecznie, wygodnie dojść do nowego targowiska w kolumnie. Kończąc, tak żartobliwie powiem: plany są bardzo duże, roboty jeszcze więcej, panie burmistrzu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.